nasz nasuszny daj nam sobotni i prosty nam drogę naszą, jak i my prościają winowajcę naszą. 24 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w Brzuchowicach koło Lwowa odbyło się 59. posiedzenie plenarne Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy, któremu przewodniczył przewodniczący konferencji biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łódzkiej. Spotkanie episkopatu poprzedziły wspólne rekolekcje biskupów katolickich obu obrządków, biskup Maksymy Rabucha, biskup pomocniczy egzarchatu donieckiego ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, głosił biskupom nauki rekolekcyjne. Tym razem rekolekcje odbyły się w Zarwanicy, Maryjnym Centrum Duchowym Katolików obrządku bizantyjskiego. Na zakończenie rekolekcji odbyło się braterskie spotkanie biskupów rzymskokatolickiego i grecko-katolickiego kościołów. Na początku spotkania, które odbyło się w Brzuchowicach, biskupi podsumowali wyniki Roku Miłosierdzia, który rozpoczął się 27 listopada 2022 roku, a zakończył się 26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla. Wydarzenia religijno-charytatywne organizowane w ramach Roku Miłosierdzia miały przyczynić się do rozwoju jeszcze większej wrażliwości ludzi na potrzeby bliźnich, których bezpośrednio dotknęły skutki wojny, utrata bliskich, domów i rodziny, poczucie bezpieczeństwa. W spotkaniu wziął udział też arcybiskup Visvoldas Kulbokas, nuncjusz apostolski w Ukrainie. Poruszono różne aktualne kwestie dotyczące kościoła w Ukrainie i stolicy apostolskiej. Ksiądz Thomas Schwarz, przewodniczący niemieckiej fundacji charytatywnej Renovabis, także był obecny na spotkaniu biskupów Ukrainy. Podczas spotkania podsumowano rezultaty pomocy, jaką niemieccy katolicy niosą narodowi ukraińskiemu już od ponad 30 lat. Omówiono priorytety dalszej współpracy oraz pilne potrzeby społeczeństwa ukraińskiego dzisiaj. Biskupi podziękowali za wsparcie projektów dla uchodźców i rehabilitacji ofiar wojny. Podczas spotkania zatwierdzono też statuty i składy komisji działających przy Konferencji Episkopatu Ukrainy. Przedstawiono informację dotyczącą zatwierdzenia kalendarza liturgicznego w Watykanie, według którego będą ułożone księgi liturgiczne w Ukrainie. Komisja Duszpasterstwa Młodzieży przedstawiła inicjatywy na rzecz młodzieży, działalność katolickich placówek oświatowych oraz aktualny stan ochrony nieletnich. Podsumowano także rezultaty światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, na których nasza ukraińska młodzież mimo wojny była dość liczna, a także doświadczyła solidarności i wsparcia ze strony młodych ludzi z całego świata. Komisja Caritas Spes przekazała informacje o pomocy udzielonej w ostatnich miesiącach, a która w czasie wojny kilkukrotnie wzrosła. O realizacji programów pomocy ofiarom wojny. Biskupi rzymskokatolicy Ukrainy zatwierdzili, że rok 2024 zostanie ogłoszony w Kościele Rzymskokatolickim w Ukrainie rokiem świętego Michała Archanioła, patrona Ukrainy. Zlecono także przygotowanie planu wydarzeń na ten czas. Decyzję o tych sprawach podpisano przez pasterzy Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie podczas 59. sesji plenarnej Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy.